I teraz jeszcze w ramach dopowiedzenia, tak dodatkowo do tych słów, bo Bóg chce, abyśmy żyli w prawdzie, abyśmy głosili prawdę jako lud prorocki, bo Kościół to lud prorocki, który ma prorokować o Panu, prorokować prawdę, żyć w prawdzie. Jeszcze chciałbym poruszyć przed Panem Jezusem taki też ważny temat, który poruszyliśmy nawet w rozmowie, też przed tą medytacją, modlitwą. Ale uważam, że trzeba też to wypowiedzieć, żeby wielu wyprowadzić z błędnego myślenia i z takiego zamętu, który powstał też w Kościele. Bo to, co powiem, to jest właśnie dla waszego dobra, dla dobra Kościoła. To jest nauka Pana, nauka Kościoła katolickiego. Oczywiście w Kościele są błędy, ale nie od Chrystusa, tylko wiadomo, pochodzące od ludzi albo od szatana, bo chcą ci ludzie, którzy są pod wpływem właśnie zła, też mieszać w Kościele. Niektórzy czynią to, myśląc, że to jest dobre dla Kościoła, a niektórzy świadomie osłabiają Kościół, wprowadzając błędne nauki, aby mieszać, aby szkodzić, aby dzielić. Dlatego też nie możemy w ramach takiego świętego oburzenia wobec niektórych decyzji, niektórych ludzi Kościoła oburzać się, że wszystko w Kościele jest złe, no bo wpadniemy w rodzaj takiej negacji, które jest niebezpieczne, że tylko zło jest w Kościele. Nie, jest też, jest przede wszystkim dobro, jest przede wszystkim przecież Pan, Duch Święty, jest Maryja, są święci, ci w niebie, ale także wielu ludzi na ziemi w Kościele też idzie drogą świętości i mamy także bożych, dobrych, duchownych, przełożonych, biskupów, kapłanów i też wiele decyzji Kościoła było i jest dobrych, ale niestety wiele decyzji jest niepokojących i złych, właśnie pod wpływem zła uczynionych. I nie ma co się dziwić, że wierni tracą orientację, rozeznanie, nie wiedzą w końcu, komu wierzyć, kogo słuchać, co jest prawdą, co jest kłamstwem. Dlatego chciałbym jeszcze poruszyć delikatną sprawę związaną z sakramentem miłości, z Eucharystią. Kochamy Pana obecnego w tym sakramencie. Wierzymy, że On również tutaj jest z nami i będzie w czasie mszy świętej, przyjdzie do naszych serc, do naszych ciał. I chcemy Go czcić jak najlepiej, jak najgoręcej. I gorąco miłować i uczyć tego wszystkich. I to jest piękne i tak powinno być. Nigdy w tym nie przesadzimy, jeżeli to będzie czysta pobożność, czysta miłość. Ale też trzeba, żebyśmy nie przesadzali w tym, co dobre, żebyśmy starali się tak nie przedobrzyć, czasami nie ulec pokusie, którą niestety mieli w sobie, której ulegli faryzeusze, żeby we wszystkim być bardziej świętym niż sam Bóg. To jest niebezpieczna postawa. I krytykować wszystko i wszystkich. I samemu też uważać, że wiemy najlepiej. To się dotyczy nas wszystkich, także i mnie. Więc dlatego chcę razem z wami żyć w nauce Chrystusa i Kościoła katolickiego, żebyśmy byli wolni od wszelkich błędów i nasza pobożność miała podstawy zdrowe. Dlatego też proszę, przyjmijcie te słowa z pokorą, w posłuszeństwie Bogu. Nie mnie, ale Bogu. Odnośnie właśnie posługi kapłanów i także szafarzy, bo wiele tych pod tym względem jest różnego zamętu, ataków, podziałów niepotrzebnych. Tak, kapłani są powołani do tego, żeby być sługami, szafarzami sakramentu miłości, Eucharystii. Mają ze wszystkich sił starać się jak najgorliwiej Bogu służyć i szanować i czcić Pana obecnego w tym sakramencie. Mieć przede wszystkim czyste serce, wolne od grzechów, szczególnie grzechów ciężkich. Iść drogą świętości, miłości. Iść drogą pokory. Głosić Słowo Boże, prowadzić ludzi do nieba, nauczać, uświęcać ich właśnie przez udzielanie sakramentów, przez prowadzenie ich wszystkich do nieba w Kościele katolickim, w sercu Kościoła. Tak, to jest ich zadanie, udzielać Komunię Świętą.
I czynić to w taki sposób, aby wiernych zachęcać do takiego pełnego szacunku i miłości przyjmowania Pana jak najczęściej. Najlepiej, jak to jest możliwe, nawet każdego dnia. Czyste serce, czyli wolne od grzechów ciężkich. Jak ktoś ma grzechy lekkie, to nie powinien bać się przyjąć Pana Jezusa, bo on na początku jest akt pokuty, który gładzi grzechy lekkie. Jeszcze przed przyjęciem Pana Jezusa mówimy: Paweł, nie powiedz jedno słowo, będzie uzdrowiona moja dusza. Nie jestem godzien, abyś przyszedł, ale okaż mi miłosierdzie. Więc będąc w takim stanie żalu, skruchy, Pan uwalnia mnie od grzechów poprzednich na mszy świętej i mogę go czystym, pięknym sercem przyjąć. Więc tak o to też proszę, bo niektórzy czasami się zdarza, przychodzą do mnie, mówią grzechy, tak w sensie tak dzielą się na rozmowie, nie na spowiedzi, bo już chodzi o spowiedź, to jest tajemnica spowiedzi, tylko na rozmowie i mówią, że nie mogą przyjąć Komunii Świętej, ale pytam się tak dyskretnie, ale dlaczego? No bo taki grzech popełniłem, czy popełniłam, ale to nie jest grzech ciężki, a często się zdarza, że nawet to w ogóle nie jest grzech, tylko jakiś lęk, jakiś skrupuł. Ja mówię, proszę, przyjmij Komunię Świętą, tylko kiedy masz grzech ciężki. Nie wolno ci dopiero po spowiedzi. I teraz kapłani, zdarza się, że czasami są osamotnieni w posłudze, że nie pomaga im nikt z kapłanów. Dlatego w Kościele, i uważam, że to w mądrości Kościoła, jest taka możliwość, że są mężczyźni, świeccy szafarze, nadzwyczajni szafarze Eucharystii. Ale proszę, żeby nie przeszkadzać, bo jest Pan Jezus i to... Agnieszko, jeżeli Tobie to przeszkadza, to proszę wyjść teraz i nie przeszkadzaj nam. Więc jeżeli chodzi o to, to właśnie szafarze są w Kościele dopuszczeni do posługi. Agnieszko, proszę Ciebie, nie przeszkadzaj teraz, bo to, co robisz... Proszę, nie przeszkadzaj. Jeżeli jest Pan Jezus, a Ty obrażasz Pana Jezusa teraz. Są więc kapłani, którzy czasami nie mają wsparcia innych kapłanów i Kościół pozwala, żeby szafarze mogli pomagać kapłanom w nadzwyczajnych sytuacjach, kiedy jest wielu wiernych, którzy pragną przyjąć Komunię Świętą, a kapłani wtedy proszą szafarzy przygotowanych do tego, aby udzielali Komunii Świętej, aby wspierali kapłanów. Więc kapłani niektórzy korzystają z tego, my również tutaj, ja również z posługi naszych braci, szafarzy nadzwyczajnych Eucharystii. I ta posługa jest... jeżeli chodzi też o naszą wspólnotę, o spotkania, bardzo ważna, bardzo potrzebna. I ja dziękuję też przed Panem Jezusem, trwając w Eucharystii, za posługę moich braci, też szafarzy, którzy czynią to z szacunkiem, z miłością, wierzą w Pana Jezusa obecnego w Eucharystii, udzielają Go czasem nawet większej gorliwości i szacunku niż niestety nawet kapłani. I jest to dobre, nie ma w tym żadnego grzechu i zła. Zło jest i grzech tylko wtedy, kiedy kapłani są w grzechach ciężkich, kiedy na przykład przed celebrowaniem mszy świętej popełnili różnego rodzaju ciężkie wykroczenia, są nieczyści, nie są przygotowani do celebracji mszy świętej, do udzielania Komunii Świętej, kiedy czasami się zdarza, są pijani, palą papierosy, nie po to, żeby kogoś tutaj potępiać, ale pokazywać, że tak nie wolno, że kapłani nie mogą tak postępować. Nie powinni wtedy celebrować mszy świętej, udzielać Komunii Świętej, tylko się wyspowiadać. Ktoś mówi, że ręce namaszczone tylko mogą udzielać Komunii Świętą. Ale są też diakoni w Kościele katolickim. Są wyświęceni, ale nie mają namaszczonych rąk, a udzielają Komunii Świętej. I mogą udzielać. Jeżeli chodzi o szafarzy, to mężczyźni przygotowujący się do sakramentu
święcej w stopniu diakonatu i kapłaństwa później, mogą pełnić posługę nadzwyczajnych szafarzy, akolitów. W seminariach do tej pory też na czwartym roku ma to miejsce, ale to było od początku Kościoła, przygotowujący się do kapłaństwa, jeszcze nie mający święcej, udzielali komunii świętą. Kiedyś to był też był taki czas, że akolitat to były święcenia tak zwane niższe, teraz to jest w ramach posługi akolitatu, udziela się błogosławieństwa tym mężczyznom przygotowanym, właśnie klerykom, ale także, skoro klerycy nie mają święceń, mogą udzielać komunię świętą na czwartym roku w ramach przygotowania do kapłaństwa. To jest to możliwe, że Kościół swojej też roztropności pozwala na to, żeby mężczyźni po odpowiednim przygotowaniu, jako szafarze nadzwyczajni, mogli pomagać kapłanom i wszystkim wiernym w udzielaniu, przyjmowaniu komunii świętej. Na pewno nie jest niedopuszczalne, kiedy szafarze udzielają komunii świętej, a na przykład księża siedzą na mszy świętej. Albo jeszcze to na pewno jest niedopuszczalne i to mówimy o tych nadużyciach. Tak nie powinno mieć miejsca, a to się zdarza w wielu miejscach, nawet w Polsce, że szafarz albo szafarze udzielają komunii świętej i kapłan czy kapłani siedzą, czy w ogóle szafarze poryfikują kielich, puszkę, patenę. To jest niedopuszczalne. To mają czynić na mszy świętej kapłani czy diakoni. I wiadomo, całkowicie niedopuszczalne jest to, co niestety już na Zachodzie ma miejsce od wielu lat, o tym kiedyś, oczywiście ostatnio wspomniałem, a co wchodzi też do Kościoła w Polsce, że kobiety stają się szafarkami nadzwyczajnymi sakramentu Eucharystii. To jest całkowicie niedopuszczalne. To jest niezgodne z nauką Kościoła i Chrystusa. Nie wolno tak. Tutaj to jest jasne. Nie wolno się nam na to zgadzać. Trzeba napominać biskupów, kapłanów, którzy to popierają i to wprowadzają. Bo to jest tak rzeczywiście. To jest rodzaj ciężkiego nadużycia. Kobiety nie mogą być szafarkami, nie mogą być diakonkami, tak można powiedzieć, czy diakonami, ani kapłanami. Bo to idzie w tym kierunku, żeby rozbić Kościół przez to. I rzeczywiście tutaj nie ma zgody Kościoła katolickiego. Jeżeli jest zgoda niektórych duchownych, to nie jest to zgoda Kościoła katolickiego. I to nie jest zgoda przede wszystkim Chrystusa na to. Nie wolno nam więc te kobiety, które są szafarkami, szczególnie na Zachodzie, potępiać, okazywać nienawiść, ale napominać i prosić, żeby tego nie robiły. Tak, to możemy i to powinniśmy. Szczególnie tak w Polsce też to wchodzi. Jest nabór teraz już niektórych diecezjach kobiet do tej posługi. Proszę, abyście zwracali uwagę tym kobietom, które chcą brać w tym udział, żeby tego nie czyniły. To rzeczywiście jest grzechem i złem. To jest nieprawość. Nie ma zgody na to Chrystusa Jezusa i Jego Kościoła. A jeżeli na to ktoś pozwala, no to znaczy, że jest w kościele, że jest poza Kościołem albo jest w Kościele masońskim, Kościele Antychrysta. Na Zachodzie już w niektórych kościołach, szczególnie niemieckim, czy holenderskim, francuskim, czy tutaj Szwajcaria też już idzie się w tym kierunku, żeby kobiety były przy ołtarzu, wypowiadały słowa konsekracji, albo właśnie towarzyszyły kapłanom w konsekracji i zachowywały się tak, jakby były kapłanami. O tym kiedyś wspomniałem na nauce, nawet w Szwajcarii był taki przypadek kobiety, która robiła wszystko to, co robi, czyni kapłan, była w albie, miała stułę tęczową, tylko się jeszcze powstrzymała od wypowiedzenia konsekracji, ale właściwie to była msza bez konsekracji. Oczywiście to było nieważne, ale już takie szaleństwa, takie dewiacje na Zachodzie niestety mają miejsce i tutaj przecież jasne jest, nikt tego nie pochwala z nas, ani tym bardziej ja również jako kapłan. I tutaj trzeba nazwać, to jest złe, tak. Jeżeli też chodzi o właśnie, że niektórzy mówią, że nie przyjmą z rąk szafarzy Komunii Świętej. Oczywiście każdy jest wolny, nie ma tutaj jakiegoś w Kościele nakazu, przymusu, ani też tutaj u nas
Ktoś nie chce, może odmówić, ale nie ma tu żadnego grzechu, kiedy ktoś przyjmie z rąk szafarza i szafarz nie ma żadnego grzechu, kiedy udzieli Komunii Świętą, udzieli Pana Jezusa z miłością, szacunkiem, z sercem czystym. Chyba że sam ma jakieś ciężkie grzechy, no to nie powinien wtedy udzielać Komunii Świętej, albo jest zaniedbany, nie dba o swoje dłonie, paznokcie, nawet takie dodatki, ale też ważne, bo trzeba udzielać Pana Jezusa właśnie też pod tym względem w takiej czystości, higienie. Ale przede wszystkim chodzi o stan łaski uświęcającej w duszy. Więc tutaj ja osobiście zachęcam, proszę, żebyście przyjmowali Komunię Świętą z rąk szafarzy, jeżeli na spotkaniach też kapłani udzielają. Nie bójcie się, nie dajcie się tutaj nastraszyć, podzielić, skłócić. Także nawet w naszej wspólnocie, w tym środowisku tutaj nawet charyzmatycznym, to niektórzy tak bardzo ulegają takiej pokusie, że wiedzą lepiej i dzielą i tak się trochę, niestety, trochę powiem, wymądrzają. Uważając, że mają rację we wszystkim i skłócają. Może to nie jest od razu ze złej woli, bo może to jest też z takiego pragnienia szacunku do Eucharystii, ale źle rozumianej pobożności eucharystycznej. Źle rozumianej miłości do Pana Jezusa. I takie potępianie szafarzy i taka pogarda. Zdarza się, że nawet niektórzy szafarze przychodzą do mnie i wręcz płaczą. Mówią, ojcze, tak mnie niektórzy tutaj atakują, prześladują, że ja mam dosyć po prostu. Dlaczego mi to robią? Mówię, ja nie chcę udzielać Komunii Świętej, jeżeli ktoś mi tak traktuje. I też tak nie można. To jest pycha, to jest brak miłości. Tutaj jest ktoś chce przyjąć z rąk kapłana, na przykład ma jakieś ukryte grzechy, słabości i to jest jakieś straszne, ciężkie. No co z tego, że on ma namaszczone ręce, skoro użył swojej dłonie do plugawych sytuacji, do plugawych grzechów, a teraz udziela Komunię Świętą. Nikt o tym nie wie, a ty przyjmujesz z rąk takiego kapłana. Więc tutaj nie chodzi o to, czy są namaszczone dłonie, czy nie. Bo może ktoś być kapłanem, lepiej, żeby może był nim nie był i może lepiej, żeby odszedł z kapłaństwa i zaczął pokutować, nawracać się za te wszystkie straszne grzechy przeciwko Eucharystii, za odprawianie grzechów ciężkich. Zdarzają się takie sytuacje, że ktoś nawet odprawia mszę świętą, a sprzedaje Komunię Świętą satanistom, czy masonom. Wydaje się, że wszystko w porządku. Udziela Komunii Świętej, nie wszyscy przyjmują na przykład. No i co? I tutaj nie ma problemu? No to o co chodzi tutaj niektórym osobom? Chodzi o miłość do Pana Jezusa. O to, żeby udzielać Go i przyjmować z miłością i czystym sercem. A tu nie chodzi o osobę. Tu nie chodzi o ręce, takie czy inne. Chodzi właśnie o to. Więc dlatego nie skupiajmy się na szafarzach i nie prześladujmy ich, bo tak czasami już jest taka moda, antymoda bym powiedział, taka w kościele, w niektórych środowiskach i nawet tu się gdzieś budzi w naszej wspólnocie. To mnie, przyznam, że to mnie gdzieś zaczyna niepokoić i martwić. Mamo, mamy zmartwień, mamo, mamy problemów osobistych i rodzinnych, jeszcze wspólnotowych, takich jeszcze, że jeszcze sobie dokładamy po prostu, jeszcze dzielenie się, jeszcze jest zamęt. Po co to? Niczemu to nie służy. Przecież udzielamy tutaj Komunii Świętej naklęcząco do ust. Widzicie sami, z wielką miłością i szacunkiem. I my, kapłani, i szafarze. Więc o co chodzi? Jest adoracja też pełna miłości i szacunku do Pana. On nam błogosławi, udziela łaski. Sami widzicie, że kiedy głoszę słowa Pana Jezusa, kiedy modlę się, to nie to, żeby tutaj pokazać siebie, ale widzicie, że Pan działa przez moją posługę, żeby wam pokazać, że to, co mówię, jest dla waszego dobra. Żebyście to słuchali. Pewnie ja też jako kapłan, jako człowiek grzeszę, mam swoje słabości, błędy i widzę je i żałuję. A jeżeli nie widzę, to proszę Boga, żebym je widział i żałował i pokutował i naprawiał te błędy względem usługi dla Boga, w służbie Bożej, w służbie dla was. I to jest, to prawda, ja się do tego przyznaję, ale w tym, co dotyczy sprawy wiary, moralności, zbawienia waszego, to ja nie głoszę żadnych błędów. Dlatego mnie martwi i smuci, że ktoś nie słucha, że robi po swojemu, że uważa, że wie lepiej i potem innych błąd wprowadza i dzieli, żeby nie słuchać kapłanów, czy żeby też mnie nie słuchać. To można nie słuchać, ale to będzie ze szkodą dla duszy, dla waszych dusz, dla dobra Kościoła, dla dobra wspólnoty też. Będzie tylko z tego nieposłuszeństwa, buntu, takiego
niesłuchania, takiej czasem pychy, zatwardziałości, naprawdę tylko wiele zła i wiele niepotrzebnych nieporozumień i podziałów. A jak się przyjmie to słowo, które również ja głoszę teraz, to będzie pokój, będzie jedność też tutaj w naszej wspólnocie, w waszych sercach. To jest dla waszego dobra. Ja mógłbym tego nie mówić dla tak zwanego świętego spokoju albo żeby ludziom się przypodobać, mówiąc tak, macie rację, odrzucamy szafarzy, nie potrzebujemy ich. Tylko, że to byłoby ludzkie myślenie. Po to, żeby ci, którzy są takie, mają takie zdanie albo mają silne charaktery, żeby im ulec i żeby im się przypodobać. Żeby przypodobać się tym, którzy też tak myślą w innych środowiskach katolickich i to próbują. Ja mam głosić prawdę, podobać się Bogu. I dla waszego dobra, waszych dusz. I też niektórzy opierają się na tym, że są jakieś objawienia, że Pan Jezus zakazuje, zabrania. Nie ma takich objawień. To są wymyślone historie. Ludzie sobie, niektórzy wymyślają, że mają jakieś orędzia i uważają, że to Bóg do nich mówi. A to często jest ich własna fantazja religijna, a nawet często działanie złego, żeby mieszać w Kościele. I tak już jest dużo zamętu. A żeby jeszcze było więcej. Bo szatan jak nie może nas skusić do zła, to będzie chciał, żebyśmy przedobrzali w dobrym. Przesadzali w drugim kierunku. Pan Jezus wzywa, żeby ktoś na przykład odmówił 3 części różańca, szatan mówi, odmów 50. No tak do przesady. Albo Pan Jezus zachęca, adoruj godzinę, 2, a szatan chce, żeby człowieka na przykład fizycznie wymęczyć, żeby adoruj przez całą noc, 24 godziny przez tydzień. No to wiadomo, no to mamy ciało, jesteśmy, też potrzebujemy odpoczynku, potrzebujemy sen. Oczywiście są adoracje nocne, także i tutaj dniami, nocami można się, w sensie też modlić, ile ktoś potrzebuje, ale właśnie też trzeba w tym rozwagi, takiej roztropności, żeby nie osłabić ciało, żeby nie osłabić psychiki, a Pan chce też, żebyśmy kierowali się mądrością. Mamy ciała, mamy też o nie dbać. I pobożność ma swoje granice i jest uporządkowana. Ma swoją wartość. Ma swoje piękno przed Panem Bogiem. Więc właśnie powtórzę, szatan, kiedy nie może skusić do zła, to kusi do przesady. Takie, kiedyś były takie w Kościele takie sekty, gdzie zabraniali przyjmować komunię świętą każdego dnia, tylko żeby raz na tydzień, albo raz na miesiąc, albo najlepiej to raz do roku, no bo człowiek nie jest zgodny przyjąć komunię świętą. Taki purytanizm, takie dbanie, żeby być idealnie nieskalanym, żeby przyjąć komunię świętą. Nikt nie jest w stanie być aniołem na ziemi i przyjąć w takim stanie idealnej, i to się stało powodem do tego, że wielu nie przyjmowało komunii świętej w ogóle, albo bardzo rzadko, żeby, no bo z powodu swojej niegodności. To są takie przesady religijności. Nie ulegajmy tym przesadom umiłowani, drodzy. I właśnie te objawienia, proszę, już to mówiłem, też uważajcie. Mówię to przed Panem Jezusem. On wie o tym, że to, co mówię, jest dla waszego dobra. Mówię prawdę. Wiele jest wymyślonych historii. Żeby poprzeć swoje różne błędne nauki, jakieś tam w sferze katolickiej moralności i wiary i pobożności, no to ktoś sobie jeszcze dokłada, że to jest to, objawienia są. To jest nieprawda. Albo, że jakiś szafarz, też taka już historia, więc już trochę nawet już żenująca, śmieszna, że jakiś szafarz, kiedy odkryto po śmierci, wyciągnięto go z grobu, to miał czarne dłonie od udzielania komunii świętej. No ale w grobie każdym się rozkłada jak trup. Nawet kapła, nawet najświętszy człowiek też rozkłada się po prostu. Ilu świętych się rozłożyło? To znaczy, że oni nie byli świętymi, bo się rozłożyli? Albo otwieramy ich groby i mają czarne ręce. No to nie byli świętymi? No to nie możemy tak przesadzać. No to jest, co to za argument? Że ktoś się rozkłada się. No wszyscy się rozłożymy po śmierci. Każdy będzie w grobie. Więc każdy będzie miał czarne ręce, nogi i wszystko. Więc tak może, tak żeby też no, dystansować się do takich różnych teorii, jakichś przykładów niestworzonych i to potem popiera się tą głupotę i potem jedna głupota tworzy drugą głupotę i tworzą się historie pełne właśnie takich no, głupot właśnie w moralności, pobożności chrześcijańskiej. Nie ulegajmy temu. Miejmy zdrowy rozsądek. Tutaj nie tylko chodzi o zdrową, żywą wiarę,
ale też zdrowy rozsądek. Bo tutaj czasami nas prowadzają w błąd ludzie, którzy śmieją się z naszej wiary, właśnie żebyśmy kpią sobie i żyli jakimiś objawieniami wymyślonymi takimi historiami. I zamiast, i ja też podaję przykład. Bezprzesadne skupienie się na szafarzach, rodzące agresję, złość, potępianie, to nie jest od Boga, to nie jest od Ducha Świętego. Duch Święty jest łagodny, cierpliwy. Duch Święty jest pełen dobroci. To, co mówię, rodzi łagodność i dobroć, i cierpliwość. Z tego, jak posłuchacie, drodzy, ci, którzy będą słuchali tej nauki, bo chcę, żeby ta nauka dotarła do wielu serc, umysłów, jak pójdziecie za tym, posłuchacie tą zdrową naukę katolicką, jezusową, to będzie z tego dobro. Będzie z tego pokój. A jeżeli są takie osoby, które chcą, choćby jeżeli chodzi tutaj, to miejsce, żeby kapłani udzielali komunię świętą, no to módlcie się, żeby kapłani tu przyszli i udzielali komunię świętą. I wtedy szafarzy nie będzie potrzeba, żeby posługiwali, pomagali. I tak było na początku naszej drogi, kiedy nas atakowano, ale jeszcze tak nie było takich zakazów. To było sporo kapłanów, ludzi nie było aż tak dużo. No i nawet zdarzało się, że jacyś szafarzy chcieli udzielać komunii świętej, prosiłem nie, mówię nie, bo mamy tylko kapłanów, nie potrzeba. I oni to rozumieli. Ale były takie czasy, kiedy były spotkania, kiedy było kilka tysięcy ludzi, było kilku kapłanów, albo zdarzały się spotkania, szczególnie na młodych, kiedy ja byłem sam kapłanem, bo tak wyizolowali kapłanów ode mnie, od wspólnoty. Niestety biskup tego miejsca i inni biskupi. Przez wiele lat tak było, że no właśnie musiałem prosić o pomoc szafarzy i oni pomagali mi. Pomagali wam. Jestem im za to wdzięczny. I Panu Bogu za nich. Niech Pan Bóg im za to błogosławi, ich rodzinom. Że mi pomogli, pomogli wiernym. A jakbym sam udzielał, no to wyobraźcie sobie, kilka tysięcy ludzi, 6-7 tysięcy ludzi, ja sam udzielam komunię świętą. Trwałoby to chyba z 5-6 godzin. I łatwo niektórym mówić, no i czy powinieneś tak udzielać? Tak, udzielaj sam komunię świętą, 5 godzin. No to jest chyba nienormalne. To jest chyba jakieś właśnie niezdrowe myślenie. Jeżeli są szafarze i pomogli nam, pomogli mnie, żeby ta liturgia miłości, msza święta odbyła się w należytym skupieniu i porządku, i żeby nie trwała w nieskończoność, no to jest dobre. Pan Bóg im za to błogosławi. Ja w to wierzę mocno. Że z tego będzie dużo dobra. Ja też wiele razy prosiłem właśnie biskupa, żeby pomógł mi, dał kapłanów. Powiedział, to twoja sprawa, ty organizujesz spotkania. To było jeszcze kilka lat temu, przez wiele lat. Był przecież u nas też biskup, na spotkaniu, a mimo to przed spotkaniem czy po spotkaniu też zakazywałem kapłanom przyjeżdżać z naszej diecezji do nas i w innych diecezjach pod wpływem biskupa i kurii naszej tu częstochowskiej, w innych diecezjach było to przez ostatnie wiele lat, teraz to wiadomo, to już jest całkowita izolacja nas i mnie i posługi kapłanów. I mimo wszystko też zakazywali. Mimo, że jeszcze nie było tych wymyślonych, niesprawiedliwych kar. I prosiłem księże biskupie, kto ich będzie spowiadał? Kto będzie udzielał komunii świętej? Ja jestem sam, potrzebuję. Ludzie potrzebują, nawet może nie tyle ja, co ludzie. Szukaj sobie kapłanów. Musisz sam sobie znaleźć. Łatwo mówić teraz. Szukaj sobie kapłanów, sobie znajdź. A sam zakazał i innym zakazywał, w innych diecezjach też zachęcał biskupów, żeby zakazywali. Co to jest? A jak ja proszę szafarzy, żeby pomagali, no to się niektórzy obrażają, oburzeni, są nawet ze wspólnoty. To nie rozumiecie tego, że to jest miłości do was, miłości do Pana Jezusa. To nie jest dlatego, że też dla mnie to jest łatwe. Dla mnie też jest to trudne. Też bym chciał, żeby było setki kapłanów u nas. Pomagali wam i spowiadali i modlili się za was i udzielali komunii świętej. Ale trzeba to zrozumieć. Jest wyjątkowa sytuacja w Kościele, w Polsce, w naszej wspólnocie. Trzeba to wspierać i rozumieć. Nie ganić, nie atakować, nie dzielić. Bo powtórzę, mało mamy problemów. I wiem, że jak tego nie powstrzymam, no to będą kolejne herezje. Takie, tego typu właśnie, takie pobożnościowe.
Będą ludzie wymyślać kolejne i będziemy ciągle uzależnieni od tego, co ktoś pomyśli i jakichś wymyślonych orędzi. Niektórzy mówią, nie mamy domu Maryi, bo szafarze są. No to no ja nie. Niektórzy jeszcze dojdą do tego, że jest wojna na Ukrainie, bo szafarze są. Co ma wspólnego szafa z to, że są szafarze, z tym, że nie ma domu Maryi? Dom Maryi i to, co zrobili, to jest zupełnie inna sprawa. To jest zupełnie coś innego. Nie można mieszać, usprawiedliwiać swoich błędnych nauk, takiej błędnej pobożności tym. Dom Maryi nie został nam zabrany z powodu tego, że zaufaliśmy. Ja też zaufałem nieodpowiednim ludziom, że nas oszukali, zawiedli, zdradzili. Ja też mam do siebie tutaj żal i że zaufałem tym ludziom. Ale komuś muszę ufać. Bo inaczej nie będzie tego dzieła, nie będzie prowadzenia tej wspólnoty. Ale proszę też, żebyśmy słuchali wspólnie Pana Boga i to, co mówi. Również w czasie tych nauk. To nie są błędne nauki. To są prawdziwe, zdrowa nauka chrześcijańska dla was, katolicka. Proszę, słuchajcie ją. Inaczej nasza wspólnota będzie w kolejnych podziałach. I znowu kolejni ludzie odejdą, uważając, że są pobożni. Bo tutaj, albo niektórzy nawet też atakują mnie, że ja powinienem prowadzić mszę świętą po trydencku, tylko i przodem do tabernakulum, bo wszystko inne jest nieważne. No to mam słuchać ludzi czy Boga. Albo tylko msza święta po łacinie, nie po polsku. Jest po łacinie, można. Osobiście nie mam nic przeciwko temu. Ale nie można wymuszać, narzucać. I ja nie mogę słuchać ludzi tak, jakby to byli właśnie miejsce Pana Jezusa. Mam słuchać Pana Jezusa i my wszyscy razem słuchajmy Go. I dla mnie jest to smutne, że w imieniu Pana głoszę nauki dla was, dla waszego dobra. Wielu ludzi znowu się sprzeciwia, buntuje. Tak jak ci, którzy odeszli, niektórzy z nich atakują nas. Nie słuchali. Uważali, że są mądrzejsi. Tyle czasu się im poświęcało na prowadzenie, na naukę, na rekolekcje, na spotkania. Tyle lat bierali udział w tych różnych wydarzeniach, modlitwach. I nie słuchali tak naprawdę. Robili po swojemu. Przetykiwali tak głowami, ale w sercu mieli coś innego. Dlatego proszę, żebyście nie przetykiwali głowami, a w sercu mieli coś innego. Tylko przetykiwali Panu Jezusowi i w sercu mieli to samo, co wyrażacie na zewnątrz. Tak proszę was wszystkich. Nie chcę tutaj nikogo ranić, ani atakować, ani też zasmucać, ale to jest ważna nauka, uważam, przed Panem Jezusem. Dla waszego dobra. Dla dobra tych, którzy będą słuchać tej nauki, żeby to dalej przekazywać. I żeby budować przez to Kościół, bo Kościół już jest tak poraniony, tak jest zburzony w wielu miejscach, tak zniszczony, a my nie dokładajmy ze swojej strony. Bądźmy pokorni. Tak, jak zresztą wiele razy mówiłem, słuchajmy tych, którzy głoszą nam prawdę. Ja wam głoszę prawdę, to dlaczego niektórzy nie słuchają? Pan Jezus powiedział, kto jest prawdy, słucha mojego głosu. To znaczy, że nie wszyscy są jeszcze z prawdy. Nie wszyscy jeszcze słuchają głosu prawdy, głosu Chrystusa, który przecież mówi przez swoich kapłanów. Nie mówi przez pogubionych kapłanów i duchownych, i biskupów, którzy się pogubili, którzy głoszą błędne nauki, którzy żyją w różnych grzechach. Modlimy się o ich nawrócenie i zbawienie. No takich nie możemy słuchać. Jeżeli was prowadzą, kochają, wspierają, modlą się za was słudzy Boga, które mimo grzeszności swoich głoszą wam naukę Pana, to proszę was bardzo, słuchajcie ich. Jak ulegniecie pokusie pychy, to szatan będzie was już dalej prowadził swoją drogą. To niby będzie to dobre, ale to nie będzie prawdziwe dobro. Niby to będzie pobożność eucharystyczna, ale to już nie będzie pobożność prawdziwa eucharystyczna. Tak jak niektórzy chcą, szczególnie na Zachodzie, żeby wszyscy przyjmowali Komunię Świętą. To, żeby przyjmowali wszyscy Komunię Świętą, to też jest moim pragnieniem. Ale wszyscy w wierze katolickiej i stanie łaski uświęcającej. Z miłością do Pana Jezusa. A na Zachodzie jest tak, że czy jesteś w stanie grzechu, czy nie, czy jesteś
protestantem, czy tam zielonoświątkowcem, czy buddystą nawet już, to nawet w wielu miejscach, czy jesteś buddystą, muzułmaninem, nie ma znaczenia. Tylko żebyś przeszedł do Komunii Świętej, sobie przyjął Pan właśnie, czy to w ogóle jeszcze jest tam konsekracja, czy to w ogóle jest Pan Jezus, ale jeżeli jest, no to jakim prawem? To jest właśnie fałszywa pobożność eucharystyczna. Wszyscy, jak najwięcej. A to nie chodzi o ilość. Nie chodzi o to, żeby wszyscy przyjmowali, tylko żeby wszyscy miłowali Pana i wierzyli w Niego i Go przyjmowali właśnie tak, jak On o to prosi, jak chce. Jeszcze jedno, właśnie szykują się różne zmiany odnośnie właśnie mszału rzymskiego, lekcjonarza, kalendarza. Przyglądajmy się temu. Rzeczywiście, jeżeli się okaże, że to wszystko będzie wbrew nauce katolickiej, jezusowej, to trzeba będzie podjąć decyzję, sprzeciwiając się temu, co będzie prowadzone przez niektórych złych, często związanych z masonerią ludzi Kościoła. Więc tutaj trzeba się temu przyglądać, tak. Szukać prawdy, gdzie jest prawda. Niech, tak jak Pan Jezus powiedział, że kiedy Duch Święty przyjdzie, doprowadzi was do prawdy. Czyli dojdziemy do prawdy. Nawet jeżeli ktoś nas okłamuje, zakłamuje, szczególnie też, no i nie tylko w Kościele, ale w świecie, w rodzinach, w szkołach, gdzieś tam w urzędach, no to jest Duch Święty, Duch Prawdy, on nas doprowadzi do prawdy, pokaże nam, gdzie jest prawda. Dlatego wzywajmy Ducha Prawdy i ona zawsze doprowadzi do prawdy. I uważam, że w tej kwestii również, o której mówię przed Panem Jezusem, mówię z czystym sumieniem, dla waszego dobra, w Duchu Prawdy, Duch Święty nas doprowadził do prawdy. Dlatego tutaj nic innego nie pozostaje, tylko powiedzieć Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu. Jak była na początku, teraz i zawsze, i na wieki wieków. Amen. Chwała Ojcu i Synowi, i Duchowi Świętemu.